Plac Szewczyka w Katowicach stał się placem Marii i Lecha Kaczyńskich już kilka lat temu, ale dzisiaj dekomunizacja została dokończona. Wilhelm Szewczyk wylądował w torbie. Mówi się o skręcaniu na drut. No i tak skręcono na drut plac imienia Marii Lecha Kaczyńskich. Wstyd. Nazwę placu po wyroku sądowym zmieniono oficjalnie już ponad 4 lata temu. Zanim to nastąpiło, mieszkańcy wysyłali do władz jasny komunikat. Na jakim placu się znajdujemy? Szewczyka! Jeszcze raz, na jakim? Jednak protesty nic nie dały. Wilhelm Szewczyk jako patron placu ostatecznie przeszedł dziś do historii. Wojewoda załatwił sprawę za prezydenta miasta. Nie chciał wywiązać się z ustawy oraz nie chciał wywiązać się z realizacji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzisiaj wykonane zostało zarządzenie zastępcze wojewody i została wymieniona tabliczka na placu przed dworcem w Katowicach. W Katowicach nie spodziewano się takiego finału sprawy. Na pewno wielkie zdziwienie, bo jasno i wyraźnie wskazywaliśmy na nasze argumenty, że nic nie może się zmieniać bez wiedzy naszych mieszkańców i bez decyzji naszych mieszkańców, a tak jest z kwestią nazewnictwa placów i ulic w naszym mieście. Choć miasto wymieniło już w zeszłym roku wszystkie tabliczki w centrum Katowic, to Szewczyk miał pozostać nienaruszony. Ta lokalizacja, czyli plac Szewczyka, nigdy nie była wskazana w projektach do zmiany jakiejkolwiek tablicy. Ani Urząd Miasta, ani Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach nie zdemontował starej tablicy, ani nie zamontował nowej. Możemy to zobaczyć choćby po wyglądzie. Śląski Urząd Wojewódzki wynajął firmę, która wykonała tabliczkę przypominającą miejskie oznaczenia. Mimo wszystko urzędnicy w Katowicach nie powinni być zaskoczeni. Miasto nawet nie chciało nam dać wzoru tych oryginalnych tablic. Mimo że Urząd Wojewódzki pisemnie prosił o podanie parametrów, na podstawie których powinna zostać wykonana tabliczka. Wygląda na to, że ta nowa długo tu nie zostanie, bo nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że miasto zażąda od służb wojewody jej wymiany, tak żeby była zgodna z systemem informacji miejskiej.